Cześć, witajcie. Dzień numer dwa na Westfjordzie. Jesteśmy na Lauterbjerg. Zimno, rano, 7 rano jest. I jeszcze chciałam poszukać dla was Lundi, ponieważ jest lepsze światło. Jest potwornie zimno, ja zmarzłam. Ale co tam zestaw jest? Gdzie one tu są? O, zobaczcie, tam siedzą. O, leciał. Tam siedzą Alka, a Lundi, o proszę, jak przylatują. One w tej chwili latają po rybę, samiczki siedzą z młodymi, a samce wylatują w podróż po rybę. Wielkie mewy. O, tam taka fajna leci. Pewnie jej nie widać, ale właśnie jeżeli chodzi o Lundi, czyli o maskonura, to jest to bardzo specyficzny ptak, dlatego że on pływa, on cały rok, kiedy nie jest w lęgu, cały czas tutaj leci, on pływa i on mieszka na wodzie i w ogóle on nie potrafi za bardzo tak latać jak ptaki, że po prostu ma całe rozłożone skrzydła, tak jak teraz mewy i tutaj tak szybuje. On cały czas musi machać skrzydełkami, żeby lecieć. Widzicie, o, przyleciał sobie, gdzieś już go nie ma. I one też mają inne łapy. One mają takie łapy do pływania, jak mają kaczki. I tutaj tylko są właśnie na lądzie w momencie, kiedy jest lęk i samiczki składają jaja. Są to ptaki takie, które wiążą się na całe życie, także tworzą pary. Jest to bardzo ciekawe, one bardzo ładnie wyglądają, ale jakby podejść do nich, to będą atakować. Wiadomo, to jest dzikie zwierzę. No, my idziemy dalej zobaczyć klify. Siedzi taki jeszcze jeden fajny Lundi. Może nie ucieknie? Chciałabym pokazać wam łapki tego ptaszka, ale nie wiem, czy się uda. Bo wiadomo, ptaszek się boi się. No, ale nie będziemy podchodzić. Widzicie, o, ma takie łapy, nóżki, jak u kaczuszki. Ptaszki a la pingwiny, ale są to alki, ale poleciała. Fantastycznie wyglądają, czarne u góry, białe na dole, brzuszki. Mewy też latają jak szalone. Biało-szare to są rity, tak się tu nazywają, rita. I zobaczcie, one siedzą z młodymi, koło nich widać młode, takie pyci, malutkie kuleczki. I one je chronią, żeby te małe nie spadły z tych skał. Jest bardzo niebezpiecznie tu dla nich na skałach. No i jechaliśmy, tak widzicie, jakie drogi są, skały, kamienie i jeszcze samochody jadące z naprzeciwka, mijanki. Jak widzicie, jest wąsko, trzeba bardzo uważać właśnie, żeby nie wpaść do fiordu, bo jest to całkiem możliwe i były już takie wypadki. Także islandzkie drogi tutaj, te wewnętrzne, to jak widzicie, stan ich jest
pod znakiem zapytania czasami. Tutaj tak nie ma dziur, także trzeba się cieszyć, ponieważ czasami były one jak ser szwajcarski, dziurawe. No już teraz zadbali o to, bo turystyka spowodowała to, że jednak musieli o to zadbać. Ale natrafiliśmy po drodze na taką fajną jakąś wioskę. I jak widzicie, wszędzie jest pełno tej lawy, tych kamieni, głazów. I tak jechaliśmy, podziwialiśmy widoki. I to jest właśnie to, o czym ja mówię. Trzeba uważać, bo można się albo zagapić, albo zamulić. Po prostu, zwyczajnie, zachce nam się spać i na takich drogach jest to dość oczywiste, więc warto co jakiś czas się zatrzymać, aby po prostu podziwiać. Widzicie, jaką piękną panoramę. Byliśmy naprawdę wysoko. No i widzicie, tutaj jest przepaść, także też trzeba bardzo uważać, jak się jedzie, żeby nie stoczyć się w dół, gdyż nie wszędzie są barierki. Teraz już i tak są barierki, ale nie tu akurat. Dojechaliśmy w końcu do miejsca, w którym stoi stary amerykański samolot, a właściwie jego części. Nie wiem, skąd jest ten samolot, ja się nie interesuję tymi rzeczami. Jeśli ktoś wie, to proszę zostawić informację w komentarzu. I jak widzicie, jest to stary amerykański. Należy pamiętać, że była tu baza amerykańska, więc najprawdopodobniej jest to jakiś porzucony przez nich samolot. Może być to również porzucony samolot po wojnie, ponieważ dużo właśnie powojennych rzeczy na Islandii tu jest. Chciałam wejść do środka, niestety nie udało się. Chciałam pozaglądać do środka. Za dużo nie było widać. Ale widać, stoi samolocik sobie na farmie. I nawet całkiem odlotowo jest, jakby nie patrzeć na to. Śmigiełka są, więc można było śmigać dalej, zwiedzać Islandię. I pojechaliśmy sobie dalej w kierunku małych miejscowości Westfjordu. Widzicie przepiękny biały piasek, który właśnie tam jest. Jest to rzadkość na Islandii. Też ptaki na drodze spotkaliśmy. Trzeba bardzo uważać. Wczoraj, gdy przejeżdżaliśmy właśnie tu koło tego znaku, już było za późno i za szybko jechaliśmy, żeby się zatrzymać. Zatrzymuję się dziś, żeby wam pokazać, że właśnie jest taki znak bardzo mądrze tu postawiony, żeby zawsze na Islandii pamiętać o tym, żeby mieć pełen bak paliwa. Słuchajcie, to jest nie bez powodu. Tutaj jest droga 42 km w jedną stronę. I jeżeli chcemy powrócić, mamy już ponad 80, bo jeszcze mamy czerwoną plażę, ponad 100 km. I jadąc na jakiejś rezerwie albo na czymś, nie zatankujemy, utkniemy. I to jest bardzo mądre, że postawili taki znak. Jechaliśmy i po iluś tam godzinach dojechaliśmy do miejscowości Patreksfjordur. Jest to, słuchajcie, miejscowość, w której mieszka około 600, powiedzmy 70 osób. Jest to trzecia miejscowość pod względem wielkości na Westfjordzie po Ísafjörður i Bolungarvík. Także to jest właśnie taka miejscowość, która głównie tutaj żyje z przetwórstwa rybnego. Są właśnie fabryki rybne, jakiś sklepik jest na pewno, ale wam powiem, że jeśli chodzi o większe zakupy, niestety albo trzeba jechać do Reykjaviku, co jest dość może nie proste, ale nie jest aż tak skomplikowane, jak wydostanie się z Ísafjörður, ponieważ jest inna droga, lub trzeba jechać właśnie do wspomnianego Ísafjörður przez takie właśnie drogi, jak my tutaj jechaliśmy,
gdyż my jechaliśmy w stronę Isafjordu i innych miejscowości, malutkich miejscowości, w których, no wiadomo, żyją ludzie głównie zatrudnieni w rybołówstwie, w fabrykach rybnych na kutrach. I tu ja się bardzo mocno zdziwiłam, ja się tak mocno zdziwiłam, właśnie w Tálknafjörður było moje pierwsze zdziwienie, gdzie ja jeszcze nie zrozumiałam, co się dzieje na Islandii. Otóż pozamykano wszystkie fabryki rybne, o których ja wiedziałam, że były. Dla mnie to był po prostu bardzo duży szok, ponieważ ja pracując na Westfjordzie 20 lat temu, to po prostu aż tętniło pracą. Tutaj było tyle pracy, słuchajcie, tu było tyle fabryk, przetwórni. Ja po prostu nie mogłam tego zrozumieć, że jest pozamykane i pstrągi w tej chwili lub łososie hodują w kołach we fiordzie, w takich kołach, obręczach hodowlane właśnie to wszystko jest. W Tálknafjörður mieszka około 230 osób, a jako ciekawostka to wam powiem, że tu są źródła geotermalne i zobaczcie teraz to. Jechaliśmy i dojechaliśmy do takich małych, fajnych baseników, które są ogólnodostępne. O, jaka przyjemna woda, ale super, tak by się weszło do środeczka, posiedziało. Co tu jest? A, tu jest letnia woda, chłodniejsza. Ojej, idę. Nie zauważyłam, kratka nie odpływa. Super jest. Tu można sobie tak posiedzieć. I właśnie to są takie miejsca geotermalne. Na Islandii jest ich bardzo dużo. I w wielu miejscach były, jak jechaliśmy, niestety w każdym ktoś siedział. To jest jedyne miejsce, w którym nikt nie siedzi i możemy dla was je nagrać. Jest to po prostu super, super sprawa, naprawdę rewelacja. Jeszcze zajrzymy, co tutaj jest dla mężczyzn, dla pań. O, proszę bardzo, przebieralnia, można się przejrzeć jeszcze w lusterku. Można się później i nawet wcześniej należy się wykąpać, tylko tu jest dziura. Gdzie ten, a tu jest prysznic, tak, wszystko jest na miejscu. Całkiem sympatycznie. Jedziemy, jedziemy i aż postanowiłam wyjść. Zobaczcie, jak pięknie widać tutaj wodę. Dlatego, że cały czas tutaj na tym rejonie jest ten żółty piasek i przecudowny widok na morze, na ocean, na wodę, no jakby to ująć. Widać te głazy, które są w środku otoczone glonami, do tego ta czysta, właśnie czysta, czysta islandzka woda oceaniczna plus ten biały piasek. Widok jest nieziemski. Tak jedziemy i przyglądam się temu i mówię, nie, no muszę stanąć i dla was to nagrać koniecznie, bo to jest bardzo rzadki widok na Islandii. Zobaczcie, jakie tutaj są różne zakręty, łuki. Trzeba bardzo uważać i wyobraźcie sobie teraz, idziecie zimą, jest zamieć, tych barierek nie było, bo to jest tylko już teraz po 2008 roku, jak turystyka się strasznie rozwinęła na Islandii, nastawiali w końcu tych zabezpieczeń. Tego nie było. Jedziecie ślisko, powiedzmy tylko odśnieżone. No po prostu tutaj trzeba naprawdę umieć jeździć. Westfjord jest taką szkołą jazdy, że wam powiem, ja mieszkałam i się nauczyłam po prostu, rzucona na głęboką wodę, robiąc prawo jazdy we wrześniu. Ostatniego września otrzymałam do ręki prawo jazdy, także ja się nie miałam wyjścia, ja musiałam się po prostu nauczyć i jeździć. Udało nam się w końcu dojechać do Bíldudalur. I jest to też bardzo malutka miejscowość, gdyż mieszka tu około 230 osób. Przed chwilą widzieliście na drodze taki wjazd metalowy, który robi takie prrr, jak się jedzie. Jest to dla owiec, baranów, żeby po prostu nie wychodziły poza teren, w którym mają chodzić, czyli poza swoje łąki, pola, żeby nie wchodziły do miasta. W Bíldudalur też jest bardzo duża produkcja krewetek, także tutaj właśnie wszystkie nasze krewetki produkują dla nas.
Niestety tutaj też się rozczarowałam, jeśli chodziło o fabrykę rybną. Także też została zamknięta lub jej w ogóle nie mogłam znaleźć. Nie wiem, co się stało, po prostu dla mnie to był drugi raz, jak przeżyłam szok. Gdzie ci ludzie w ogóle pracują? Gdzie pracują? Otóż była turystyka i dużo ludzi powynajmowało domy, pokupowało dodatkowe domy, porobiło mini guest house'y, Airbnb. Także to się tak tutaj zaczęło opierać. No ja nie wiem, jak jest dzisiaj, podejrzewam, jest fatalnie. I jak widzicie, miasteczko bardzo ładne, nawet troszeczkę zielonego jest, troszeczkę drzewek. Tutaj drzewa trzeba szanować, jak już są, to pozytywnie wszystko właśnie koło nich robić, żeby nie zniszczyć. Jak widzicie, na Islandii za dużo zieleni nie ma. Ale Islandia ogólnie jest bardzo zielona, także to taki plus z minusem. No. Ciekawostka. Stoi stary samochód bez numerów rejestracyjnych, a dźwięk radia dobiega aż tu. I o co tu chodzi? Jesteśmy w drodze do wodospadu Dynandi i mijamy kolejny basen, który jest pusty, bo jest umyty najwyraźniej, bo jest cały czyściutki, elegancki. Jak widzicie, są to takie wodospady, w których jest ciepła woda. Można sobie stanąć, po prostu przebieralnia tutaj, o proszę bardzo, jest. Wchodzi się, o, można się przebrać i skorzystać z dobra basenu. Jeszcze tu jako ciekawostkę mogę dodać, że można zapłacić za skorzystanie basenu. Pieniążki tu można ładnie wrzucić, zamknięte jest i na pewno te pieniążki są na utrzymanie. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby zobaczyć, jaki piękny jest widok. Byliśmy wysoko w górach, jadąc w stronę wodospadu Dynandi. Widzicie tutaj nagle znak, ustąp pierwszeństwo, rozjazdy. I to było takie śmieszne trochę, gdyż no w górach, gdzie nie ma ruchu, jednak te znaki były. No ale widocznie był tam ruch. Przed nami właśnie wodospad Dynandi, piękny wodospad. Kiedyś można było tutaj spać, było pole namiotowe, to pole namiotowe jest obecnie zlikwidowane. Szkoda, bo bardzo ładny szum wody można było sobie w nocy posłuchać. Ale to już będzie wszystko w następnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie kanał. Na razie, cześć!